Księga Aggeusza, rozdział pierwszy. Drugiego roku króla Dariusza, w szóstym miesiącu, pierwszego dnia tegoż miesiąca, doszło przez proroka Aggeusza do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei i do arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, słowo Pana tej treści. Tak mówi Pan zastępów. Lud ten mówi... Jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. Wtedy doszło przez proroka Aggeusza słowo Pana tej treści: Czy już czas dla was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach? Otóż teraz tak mówi Pan zastępów. Zważcie, jak się wam powodzi. Siejecie wiele, Lecz mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła. A kto pracuje, by zarobić pracuje dla dziurawego worka. Tak mówi Pan Zastępów. Zważcie, jak się wam powodzi. Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie i ukażę się w nim w chwale, mówi Pan. Liczyliście na wiele, lecz oto jest mało, a gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem to. Dlaczego? mówi Pan zastępów. Z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z Was gorliwie krząta się koło własnego domu. Dlatego niebo zatrzymało swoją rosę nad Wami, a ziemia zatrzymała swoje plony. Sprowadziłem też posuchę na kraj i na góry, na zboże, na moszcz i oliwę, na wszystko, co ziemia wydaje, na ludzi i bydło i na wszelką pracę rąk. Wtedy Zorobabel syn Szaltiela i arcykapłan jozue syn jehosadaka oraz cała reszta ludu wysłuchali głosu pana swojego Boga. I słów proroka Aggeusza, gdyż to Pan ich Bóg go posłał, i lud przejął się lękiem przed Panem. Aggeusz zaś, poseł Pana, pełniąc poselstwo Pana, tak mówił do ludu. Jam jest z Wami, mówi Pan. Wtedy Pan poruszył ducha Zorobabela, syna Szaltiela, namiestnika Judei i ducha arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, i ducha całej reszty ludu, tak, że przyszli i podjęli pracę koło domu Pana zastępów, swojego Boga. Dnia 24 miesiąca szóstego w drugim roku króla Dariusza. Księga Aggeusza, rozdział drugi. W siódmym miesiącu, dwudziestego pierwszego dnia miesiąca, doszło proroka Ageusza słowo pana tej treści: Mów do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei i arcykapłana Jozłego, syna Jehosadaka i do całej reszty ludu: Czy pozostał jeszcze wśród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? A jakim się wam dziś przedstawia? Czy to, co tu jest, nie wygląda w waszych oczach jako nic? Lecz teraz bądź mężny, Zorobabelu, mówi pan. Bądź mężny, arcykapłanie Jozłe, synu Jehosadaka. Bądź mężny cały ludu kraju, mówi pan. Do dzieła, bo ja jestem z wami, mówi pan zastępów. Zgodnie z obietnicą, którą Wam dałem, gdy wychodziliście z Egiptu, Mój Duch jest stale wśród Was. Nie bójcie się, gdyż tak mówi Pan zastępów. Jeszcze raz, za małą chwilkę, poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd stały. Poruszę wszystkie narody, tak, że napłyną kosztowności wszystkich narodów i napełnię ten dom chwałą, mówi Pan zastępów. Moje jest srebro i moje jest złoto, mówi Pan zastępów. Przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna, mówi Pan zastępów. I miejsce to obdarzę pokojem, mówi Pan zastępów. Dnia 24 dziewiątego miesiąca, w drugim roku Dariusza, doszło proroka Aggeusza słowo Pana tej treści. Tak mówi Pan zastępów. Zapytaj kapłanów o orzeczenie w takiej sprawie. Gdy ktoś niesie poświęcone mięso w podołku swojej szaty i dotknie swoim podołkiem chleba, albo gotowanej potrawy, albo wina, albo oliwy, albo jakiegokolwiek pokarmu, to czy ten staje się wtedy poświęcony? Kapłani odpowiedzieli, mówiąc: Nie. Wtedy Ageusz zapytał i rzekł, gdy ktoś stał się nieczysty wskutek dotknięcia zwłok i dotknie którejś z tych rzeczy, to czy staje się ona nieczysta? Na to odpowiedzieli kapłani, mówiąc, staje się nieczystą. Wtedy odezwał się Ageusz i rzekł, Tak to jest i z tymi ludźmi, tak to jest i z tym narodem w moich oczach, mówi Pan. I także z wszelkim dziełem ich rąk. Cokolwiek oni ofiarują, będzie nieczyste. Otóż teraz zwróćcie uwagę na czas obecny i przeszły. Zanim położono kamień na kamieniu w świątyni pana, jak wam się powodziło? Gdy ktoś przyszedł do kupy zboża z dwudziestu F, było ich tylko dziesięć. Gdy ktoś przyszedł do prasy winnej, aby naczerpać pięćdziesiąt wiader wina, było ich zaledwie dwadzieścia. Smagałem posuchą, rdzą i gradem plony całej waszej pracy, a jednak nie nawróciliście się do mnie, mówi Pan. Zwróćcie uwagę na czas obecny i przeszły. Od dwudziestego czwartego dnia dziewiątego miesiąca, to znaczy od dnia. Gdy położono kamień węgielny pod świątynię pana. Zważcie, czy brakuje jeszcze nasienia w spichrzu? I czy krzew winny, drzewo figowe, drzewo granatu lub drzewo oliwne nie wydają nadal owocu? Od dnia dzisiejszego ja będę wam błogosławił. I powtórnie doszło aggeusza słowo pana dwudziestego czwartego dnia tego miesiąca. Tak powiedz Zorobabelowi, namiestnikowi Judei. Poruszę niebiosa i ziemię. Upadną trony królestw i zniszczę moc królestw pogańskich. Obalę rydwany i jeźdźców, także padną rumaki i jeźdźcy jeden od miecza drugiego. W owym dniu, mówi Pan Zastępów, wezmę Cię, sługo mój Zorobabelu, Synusze Altiela, mówi Pan, i uczynię cię swoim sygnetem, gdyż wybrałem cię, mówi Pan zastępów.